Okej, okay, tutaj jest coś dosyć niepokojącego, a jest to... Są to psy, które są, tak się składa, nieśmiertelne. Jednak, żeby nas za bardzo nie goniły, wykorzystamy coś takiego. I teraz... Auć! Pobiegniemy szybko pod tą oto bazukę. Okej. Okay. Żaden wredny pies mnie nie goni, więc pójdziemy szybko do góry. To będzie ciężko minąć. What? Co ty robisz? Wynoś się! Okej. To było groźne. Jak widzieliście, jest pewne fajne zachowanie właśnie rozporka. I tam są jeszcze granaty. Ha. Warto się też po to udać, jednak moje zdrowie jest równe prawie nic. Więc... Zapisałem się, ryzykujmy. Ucieczka! Uciekaj, 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 uciekaj! Jest, jest. Znowu sejwujesz! Tak jest, znowu, bo udała się ta akcja. 10 punktów zdrowia. Niedobrze, całkiem niedobrze, ale lećmy do góry. Pies musiał mi się zblokować na tej drabince. Tak jeszcze nie miałem. One mogą chodzić po drabinie, co za skubane bestie. I teraz jak wyjdziemy tutaj, nagle magicznie nie możemy tutaj wrócić. Nie ma tego przejścia, nie ma go, znikło. To jest ciekawe, ale jeszcze wezmę sobie tego oto kota. Pokażę wam zastosowanie w ogóle właśnie jego. Na przykład wezmę sobie po to tą broń i możemy użyć kota jako tłumik. Dosyć ciekawe zastosowanie. Jak mówiłem, gra to jest kontrowersyjna. No ale dobra, niech i tak będzie. Teraz jeszcze szybko pójdę po jakąś apteczkę. Okej. Okay. Szybko pójdę po jakąś apteczkę, bo widzę, że mam trochę przechlapane, jeśli chodzi o punkty zdrowia. Ogień nas automatycznie zabije, jeśli się z niego... Jeśli się trochę nie polejemy w górę, to ogień z nas w ogóle nie zgaśnie, więc to może być maleńki problem. Tutaj jeszcze były gdzieś do góry jakieś apteczki w jakimś pomieszczeniu. Obok policjanta. Tylko gdzie to dokładnie? Okej. Mam. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. A więc teraz możemy już lecieć po kolejną misję. Teraz udamy się do naszej pracy, żeby odebrać wypłatę. Uwaga! Tutaj już chyba nic więcej ciekawego nie ma. Ale mam 16 granatów. To może mi się przydać na potem. Ustawię sobie tą broń. Ten kot. On ma tam chyba dosyć niewygodnie. Wow. A szczerze to myślałem, że gdy kopnę tego gościa w kolejce, to... Wszyscy się na mnie złoszą, zaczną we mnie strzelać, no ale obyło się bez tego. A więc tutaj też można znaleźć ciekawe rzeczy. Na przykład akurat tutaj pod schodami nic nie ma, jednak po drugiej stronie coś mogę znaleźć ciekawego. Tutaj nic nie leży. O właśnie. Tutaj mogę znaleźć... coś takiego. Czy tam był kot? Czy mi się wydawało? Okej, okay, tutaj przyszedł jakiś rudzielec, którego sobie zgarnę, naturalnie. Czy coś tutaj jest? Na to wygląda, że jest całkiem pusto, więc dobra. Lecimy stąd. Nic tu po nas. I tutaj chyba też nic już ciekawego nie znajdę, więc
prostu za chwilę już lecę tam, gdzie muszę. Chociaż tutaj widzę coś ciekawego. O! Jak ukryte! Myślę, że nie zauważę. O! Tutaj też słodkie zabawki, które sprawią, że sporo osób tutaj zginie. Oj, sporo. A więc dobra. Słychać tam jakieś podejrzane odgłosy, jakby ktoś coś protestował czy coś. No i trzeba się rozejrzeć, o co tam chodzi. A protestujcie tam sobie, jak tam wolicie. Jednak myślę, że to wam dosyć mało da. Okej, tutaj nic ciekawego nie znajdę. I wbijajmy do pracy, bo czemu by nie? Dodatkowo jeszcze wybijmy tutaj szybę. Nie ma to jak rozbijać szyby w własnym miejscu pracy. Dodatkowo tutaj można też zdobyć całe mnóstwo pieniędzy, które później można wydać, jeśli się chce. Bo są misje, w których można wydawać pieniądze. I to dosyć sporej ilości. I wtedy są dwie drogi wykonania wtedy misji. Ale do tego jeszcze dojdziemy potem. Bo jak na razie w tej pierwszej misji z mlekiem nie było w ogóle różnicy, czy zrobimy tak, jak nam każą, czy nie. Ale dobra. Zaraz pójdę po trzech, tylko tutaj jeszcze mam parę rzeczy, które mogę zgarnąć do siebie, czemu by nie. Jeszcze tutaj na przykład wezmę sobie tylko kociaka. I tutaj już chyba nic. O, dobra, tutaj jest kompas w tym oto koszu, który też może mi trochę pomóc, raczej radar, który dodatkowo może też likwidować przeciwników, czego chcemy. To ciekawe, to całkiem też ciekawie działa. To wam później jeszcze zaprezentuję. I też dzięki temu możemy wykrywać położenie przeciwników. O, tu jest coś ciekawego. Jeśli tylko do tego dojdę, jeśli nie będę tak oto robić. Dobra, mam dodatkową amunicję mojego karabinu, więc to mi się na pewno przyda, ile tego mam. Gdzie on jest? O, no to mi się przyda, z całą pewnością. Więc po prostu chodźmy odebrać kasę. No, witam. Ej, stary, nie bierz tego do siebie, ale jesteś zwolniony. Przecież dopiero wczoraj zacząłem. I co się śmiejesz? Biorę kasę. No i zbani. Co za drań. Już w pierwszym dniu pracy już mnie zwalnia. Kretyn. Kto idzie ze mną? Dalej! Wszyscy za mną! Chyba jest maleńki problem. Bo ci od protestu się trochę zbuntowali. Dzisiaj jest. I próbujemy tutaj zlikwidować. O! I twoją matkę też. Spokojnie, to było przypadkowe. Cicho, cicho. Nic nie mów o mojej matce. Spokojnie, spokojnie. My po prostu... Myślę, że się stąd ulotnimy. Nie przeszkadza wam. Bijcie się z tymi panami od protestu. Ja wychodzę. O-o. Widać, że spokój mi tak nie chcecie dać. No dobra. Oj, to był twój błąd. Tutaj mam teczki, więc nic nie zrobicie, cwaniaki. Nie pchać się, starczy dla każdego. Tak, tak, wielki gość ze spluwą. Coś nie tak? No dobra. Nie wnikam.
W każdym razie tamci goście zlikwidowani. Mam nadzieję, że... O, pan policjant. Teraz trzeba się zachowywać jak najbardziej spokojnie. No nie. Panie władzo! Panie władzo! Panie władzo! Proszę usunąć tego oto pana, który próbuje mi tutaj zrobić krzywdę. Widzi pan? Widzi pan, co on tutaj wyprawia? Taki szaleniec? Zastrzel! Zabij! Zabij go! I teraz! Ej, a może już... Już wystarczy. Ej, już by... Miał kamerę. Zarobiłbym na tym kupę szmalu. No, panie! Nie za ostro, tylko... dobra, nieważne. Widzisz to? Widzisz, z kim pracujesz? Dobra, w każdym razie myślę, że... O, co to jest? Co ty tu robisz? Nie wiem. Widzę, że mnie tutaj nie lubicie. W każdym razie ja pozwiedzam. Może wezmę jakieś przydatne zabawki. O, właśnie. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. O, kolejny radar. I po prostu stąd się ulatniam. Chyba powinienem uważać na tych ludzi. Bez dwóch zdań stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia. No i tak. Od tej pory będziemy mogli spotykać randomowo na ulicy właśnie tych oto ludzi. No, którzy będą próbowali nas zabić. W którą stronę? W dom chyba? Nie w dom! Szlak. Ech. Zobaczmy, może tutaj... Może... Nie wskoczę tu. Ups, fail. Ale tędy już wejdę. Witam. A to se dzwoń. Ja mam z nimi układy. Nie mam. Ale... Myślę, że się wystraszył. Bo krzyczał jak dziewczynka. Ale może tutaj coś ciekawego. O! Chwila, co? Dajcie mi tutaj wejść. Martwe koty? Tutaj działo się coś bardzo niepokojącego. Ciekawe, jak tutaj mieszkał. Spodziewałem się jakichś ukrytych broni, a tutaj martwe koty? Możliwe, że ten gościu, który tam uciekał, popełnił jakąś... Fredon zbronił, uśmiercił te kociaki. Będzie trzeba to zgłosić. Jednak to nie ta gra. Tutaj takie rzeczy... Idiota! Ej. Do kogo ty mówisz? Tutaj takie rzeczy są dla nas mało istotne. Dobra, gdzie my jesteśmy? Poszliśmy gdzieś tutaj. Więc będę musiał się wrócić. Tylko, że tą oto drogą tutaj gdzieś powinien być ekran ładowania. O, właśnie tutaj. I za chwilę przejdziemy do banku, gdzie będziemy mogli dać ten czek. Dzięki któremu oczywiście zdobędziemy dodatkową kasę. No i właśnie to przejście z tym oto panem. Myślę, że skrócę po prostu twoje cierpienie. Żegnam. No cóż. No, facet trochę... Jestem taki zwariowany. Po prostu oszczędzę mu tego wszystkiego, tego całego jego życia. Uwaga! No, było z nim trochę źle. Dobra, tutaj za chwilę będzie przejście, które możemy przejść do banku. O, słonie jeszcze. Ze słoniami też będzie całkiem fajna zabawa w przyszłości. To na pewno. No i dobra, tutaj za chwilę będziemy mogli już przejść
do jakiegoś banku, gdzie odbierzemy sporą ilość pieniędzy. Jednak to będzie właśnie ta misja, w której wykonam to trochę inaczej niż gra by chciała. Dodatkowo tutaj jeszcze mogę coś ciekawego zdobyć. Broń, szybko, szybko. Pali. O kurde. O nie. To te dranie. Jakie fajne zabawki na nich użyć. No chodź. O nie. Ups. Jeszcze policja się tutaj postanowiła wtrącić. Myślę, że przechyczyłem gościa, dostał w łeb i ruszamy do banku. Cicho tam. Ciekawe, że to przeżył, taki strzał w tył głowy. Realnie powinno być tak, że już powinien leżeć trupem, ale widać, że w tej grze takie zasady nie obowiązują. Szczególnie strzeliłem mu tak z bliska. Czy to powinno bardzo boleć? Oj, bardzo. A tutaj mogę się leczyć, okej. Okay. Czy tutaj coś znajdę ciekawego? Widzę, że tutaj mamy dodatkowo jeszcze dach banku. Ups. Mnie tutaj nie było. Do tego banku właśnie ruszymy. Za momencik. A tutaj chyba nic ciekawego nie znajdę. Patrzę jeszcze co jest tutaj. To skoczę, okej. Czy coś ciekawego? Ukrytego, fajnego? Nie. Nie tym razem. Ale to skoczę tam. Okej. Ale tu już nie. Tam jest radar. Cześć. Co tam? Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 100 zielonych. Za dużo! Co za drogo! Jak ty w ogóle śmiesz? Ty co poczujesz, co? Cicho! Bez dwóch zdań potrzebuję tego więcej. A w ogóle to jest sklepik, który może jako sobie kupić dodatkowe fajki. I mogę trochę zrobić, bo nie mam na co wydawać kasy. Więc następnym razem to zrobię. Jednak tutaj można zdobyć pewną darmową fajkę, jednak jest to dosyć trudne. Okej. Bo z tej drabinki można naprawdę bardzo łatwo spaść i zaraz wam to pokażę. Jakbyście chcieli skoczyć tak normalnie, to by się udało. Jednak czasami może się ta drabinka po prostu przewrócić. Jednak jak widać teraz... O właśnie. Dobra. Widać, że ona nie chce teraz forsować i nie chce się obrócić tak, jak bym chciał. A więc po prostu przejdźmy dalej. To byłby bardzo zły pomysł, tak samo... O. Myślałem, że mu opogryciłem drogę, ale jak widać mi się nie udało. Weź to. Okej. Okay. Warto teraz przejść tym oto przejściem. W taki oto sposób można je otworzyć, podchodząc od boku. Ule. Dosyć brudna woda, tu są chyba jakieś ścieki. Ciekawe, czy dałoby się to zrobić, żeby to rozwalić. Wow, w ogóle... Okej, okay, to jest ciekawy błąd graficzny. Wejdź. I tutaj też sporo rzeczy, sporo amunicji, jak widać, można zdobyć. Podejrzana ściana. I taka właśnie jest, bo... Oto bilecik. W ten oto sposób wtargniemy do sejfu. Właśnie od banku. Tak, to jest ukryte przejście do banku. Tutaj jest kasa. I to jest alternatywny sposób na przejście tej misji. Można by było płacić. Nie. Można by było czekać w kolejce i
po prostu czekać na pieniążki. Jednak ja wolę mieć tego jeszcze więcej. Misja wypełniona. Z całą starannością. O tak. Czas do domu. Wszystko było jak najbardziej perfekcyjne. W ogóle te wnętrza samochodów. Całkiem ciekawie one wyglądają. No i oczywiście policja już wszystko wie, już idzie nas zgarnąć. I robi to naprawdę bardzo szybko. Już przesyłają innego gościa. Dzięki. Przejście w ogóle mi się magicznie otworzyło. I czy ktoś wie? Nikt nie wie. Jeden świadek usunięty i to mi wystarczy. W takim wypadku możemy już stąd wychodzić. A więc dobra. I było nas tu... cześć. Dobra. Widzę, że bym musiał przejść do ekranu ładowania, żeby to się tutaj odnowiło. I tam jest kolejny pan z tych od protestów co do gier, więc nie będę tutaj zaczepiał. Po prostu udajmy się do przejścia i mamy wszystkie misje wykonane. Tak jest. Nie były one na początek zbyt trudne, jednak potem niektóre mogą być dosyć ciężkie. Oczywiście czeka nas cały dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, a poniedziałek mamy już z głowy, więc jeszcze tylko 4 dni. I myślę, że jeden dzień na jedną sesję nagraniową całkowicie wystarczy, więc dzisiaj już zakończymy. Już za momencik. Tylko wysłuchajmy, co powie żona. Chodziłeś za pracą? Tak, najwyraźniej mam ten bezpłatny urlop czy coś. No to może zrobiłbyś dla mnie jeszcze parę rzeczy. Parę rzeczy to ja tobie zrobię, kobieto. Co mówiłeś? Nic, kochanie, częstuj się mlekiem. Oczywiście. Nasza żona, jak widać, nie jest zbyt teraz miło nastawiona. Ale wykonamy dla niej zadania. Trochę czasu się już nie spowiadałem. Mam nadzieję, że pamiętam, co trzeba. Zobaczmy. Aha, już widzę, jak tam trafię. A tak, muszę zebrać podpisy pod tą petycją. Na szczęście mam podejście do ludzi. No, oczywiście. To chyba mogę zrobić wszędzie. Głupia książka z biblioteki. Suka i tak nie umie czytać. Gdzie to było? O, Gary jest w mieście. Kiedyś lubiłem, co się dzieje. Zobaczmy. A, ten syf sam się nie pozałatwia. A więc dobra. W ogóle nie pokazałem wam ostatnio gazety. Bo tutaj ciekawe rzeczy można zobaczyć. Ciekawe, czy rzuci tym tekstem Bruce'a Willisa? Może zapytam. Pewnie to lubi. Ale dobra. Jedna gazeta umięta, ale to nic wielkiego. Ale zwykle tam nie ma nic związanego za bardzo z fabułą ani z niczym, po prostu ciekawe teksty, które można usłyszeć. Podpalmy tą, spalmy ją, tą jędzę. A więc dobra, następnym celem, po który się udamy w następnych częściach, będzie biblioteka. A na razie to było już wszystko. Co? Jak ty mnie nie wpuścisz? Wpuszczę cię, zanim nie skończysz. No dobra. Spokojnie. Zrobię to już w następnych częściach.